Zadanie pierwsze. Dana jest funkcja kwadratowa opisana wzorem f od x to się równa 2x do potęgi drugiej odjąć 4x odjąć 2. Przedstaw ją w postaci kanonicznej. Jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś mojego filmu dotyczącego postaci funkcji kwadratowej, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania w tym odcinku. Omawiam. Postacie funkcji kwadratowej. Tymczasem wrócimy tutaj do rozwiązania tego zadania, i co my musimy tutaj zrobić? Musimy tą funkcję, która jest w postaci ogólnej, zapisać w postaci kanonicznej. Żeby zapisać funkcję w postaci kanonicznej, no to musimy wyznaczyć współrzędne wierzchołka. I teraz postać kanoniczna wygląda następująco f od x to się równa a. W nawiasie x odjąć x wierzchołkowe całość do potęgi drugiej dodać q. I teraz x wierzchołkowe liczymy ze wzoru minus b dzielone na 2a, natomiast y wierzchołkowe liczymy ze wzoru minus delta dzielone na 4a. I teraz wypiszemy sobie odpowiednie dane, które będą nam potrzebne do wyznaczenia delty. A to się równa 2, B to się równa minus 4, C to jest wyraz wolny, on jest równy minus 2. No więc tutaj policzymy deltę. Delta liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac, więc. Tutaj pod B podstawiam minus 4 i mam minus 4 do potęgi drugiej. Odjąć 4 razy 2 razy minus 2 i to się równa 16 plus 16 równe 32. I teraz podstawimy do wzoru. Tutaj w liczniku przepisuję tego minusa, który stoi przed B, natomiast w nawiasie zapisuję wartość B, czyli minus 4 a tutaj w mianowniku 2 razy a, czyli 2 razy 2. To się równa 4 na 4, czyli jest równe 1. I to samo teraz robię z y wierzchołkowym, czyli podstawiam dane. Przepisuję minus a, który tutaj stoi przed daltą i przepisuję wartość dalty, czyli 32. Natomiast w mianowniku mamy 4 razy a, czyli 4 razy 2. To się równe minus 32 dzielone... Na 8 to się równe minus 4, czyli współrzędne wierzchołka to jest liczba 1 i minus 4. Na tym etapie mogę już podstawić tutaj do tego wzoru na deltę, na, nie na deltę oczywiście, tylko na postać kanoniczną i f od x to się równa. Tutaj mamy a, a u nas jest równe 2, więc zapisuję 2. Otwieram nawias, wpisuję x -a i teraz zwróć uwagę, że x wierzchołkowy wyszedł mi i równy 1, więc tutaj wpisuję, przepisuję tutaj ten znak, który mam w tym miejscu i 1 całość do potęgi drugiej dodać minus 4. I teraz mogę tutaj przekształcić tą część i będę miała tutaj f od x, to się równe 2, w nawiasie x odjąć 1 do potęgi drugiej odjąć 4 i to już jest nasza odpowiedź. W tym zadaniu to już wszystko. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych moich filmów związanych ze przekształcaniem funkcji kwadratowej z jednej postaci na drugą, jak również innych zagadnień związanych z funkcją kwadratową.